30 raz orkiestra gra w Polsce, 30 raz w Opolu, więc okrągła rocznica i pokaz konsekwencji miasta, wsparcia i mieszkańców dla tej imprezy, dla tego wydarzenia, dla zbierania na potrzebne rzeczy. Serdecznie zapraszam wszystkich do uczestniczenia w orkiestrze i jako wolontariusze, a ci, którzy po prostu chcą wspomóc chorych, potrzebujących, można przekazać pieniądze. Aby to zrobić, miasto również zaproponowało takie atrakcyjne formy podarunków, które można wylicytować na licytacji. W Stolicy Polskiej Piosenki oczywiście można wylicytować wejściówkę VIP na festiwal, można poczuć się najważniejszym gościem festiwalu, można też wylicytować Karolinkę, czyli tą nagrodę, którą odbierają polscy artyści, ale w Stolicy Polskiej Piosenki można również wylicytować swój występ na deskach Narodowego Centrum Polskiej Piosenki z pełną oprawą świetlną, nagłośnieniową, więc to wszystko również jest dostępne, podobnie jak też odwiedzenie Muzeum Polskiej Piosenki i nagranie płyty, więc jak ktoś się zdecyduje, to może rzeczywiście i nagrać płytę, i wystąpić, i jeszcze zagrać na gitarze, specjalnej gitarze, która jest zrobiona z recyklingowych elementów samochodów, wykonana na potrzeby właśnie tej licytacji, unikalny model, który gra. Korzystając z tego, że jesteśmy teraz w klimatach serialowych i pojawia się teraz trzeci odcinek serialu Behawiorysta na player.pl, przygotowaliśmy dwie takie licytacje związane z serialem. Pierwsza to scenariusz, przy którym pracował reżyser i aktorzy w trakcie powstawania serialu z ich autorskimi notatkami. To jest scenariusz dotyczący dwóch pierwszych odcinków. Udało nam się w zeszłym roku podczas nagrań właśnie w Opolu do serialu zebrać autografy wszystkich aktorów i reżysera serialu w książce Remigiusza Mroza, Behawiorysta. To też będzie na licytacji. Bo oczywiście mamy cały zakres gadżetów i rzeczy związanych ze sportem. I myślę, że tutaj nie lada gratka, to koszulka startowa Kamila Stocha wraz z jego autografem. Dodatkowo obiad z piłkarzem Odry Opole. Mamy też miesięczny kurs judo z aktualnym mistrzem Polski Tomaszem Szczepaniakiem. I jeszcze ważna licytacja, romantyczna kolacja w Zamku Górnym, gdzie będzie można również zwiedzić ten zamek i dodatkowo będzie też miniatura pomnika Władysława II Opolskiego, który stoi tuż przed zamkiem. Startujemy w tym roku wyjątkowo szybko, bo jest to jubileuszowy finał, także mamy tych atrakcji bardzo, bardzo dużo. Pierwsza wystartuje już w sobotę 22 stycznia i tak naprawdę cały tydzień do 30 stycznia do godziny 22 można szukać atrakcji dla siebie. Między innymi mamy w tym roku studio tatuażu, mamy szkołę muzyczną, mamy karaoke, mamy kino, mamy koncerty, mamy motoorkiestrę, mamy krwiobusy, strażaków, zabytkowe pojazdy, londyński autobus. Także, żeby tego wymienić, to nam zabraknie dnia, ale naprawdę mamy potworzone wydarzenia na Facebooku. Taki jest plan, żeby się w tym roku spotkać na żywo, żeby ten koncert był, żeby był pokaz laserowy i żeby wolontariusze mogli bezpiecznie kwestować. Gwiazdą w tym roku będzie Warius Max. Kwestujemy całą rodziną, sprawia nam to wiele radości, więc jeżeli Państwo macie ochotę, chcecie coś rzucić do skrzynki prezydenta, to jak najbardziej gdzieś w okolicach ratusza, w dniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oczywiście będę czekał na Państwa. Wspólnie z Radą Dzielnicy 3 Habry, klubem Automaster Klub Opole oraz grupą BCH Chwaliński organizujemy wyjątkowe wydarzenie, które będzie jednym z największych wydarzeń towarzyszących Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w naszym województwie. To będzie pierwsza edycja motoorkiestry, którą organizujemy, niemniej jednak od razu na bardzo dużą skalę. Od motocykli, motocrossów, poprzez kłady do samochodów zabytkowych, samochodów sportowych, które mają pod maską po 1000 koni mechanicznych, do pojazdów, które realizują transport ponadgabarytowy. Będą pojazdy specjalistyczne, będą karetki, wozy strażackie i takie też fajne w miniaturce, które sądzę zrobią olbrzymie wrażenie na dzieciach. Będzie bardzo duży wachlarz możliwości i atrakcji dla każdego, od dzieci, począwszy właśnie poprzez rodziców do seniorów. Zapraszam Was serdecznie. Sądzę, że czas, który spędzicie przy Stegu Arenie w godzinach od 9.30 do 14.30 w niedzielę 30 stycznia będzie czasem wartościowym i fantastycznym.